Dla wielu ludzi góry są fascynujące. W zasadzie nic w tym dziwnego. Skrywają w sobie wiele nieznanych historii, tajemnic, legend. Karpaty od wieków były miejscem schronienia, ucieczek, ale czasami i przeszkodą nie do pokonania. Po dziś dzień stanowią naturalną południową granicę Rzeczypospolitej. Jakie nieznane historie w sobie kryją? Niemy świadek konfliktów narodowościowych, wojen, przemarszów wojsk, ucieczek z biegów, napadów zbójników na podążające przez dolinę kupieckie karawany. Zapewne jest ich wiele. Podczas II wojny światowej biegły tędy szlaki kuriersko-przerzutowe polskiego państwa podziemnego. Pod nosem okupantów przerzucano ważne meldunki, pieniądze, raporty o okupowanym kraju, ale także ludzi do polskiej armii we Francji oraz tych, którzy byli zagrożeni aresztowaniem. Przez płonącą granicę odcinka południe podążali najważniejsi kurierzy i emisariusze rządowi. Jest to niezwykła historia pełna emocji, odwagi, poświęcenia, brawury, ale nierzadko również tragiczna, ukazująca ludzkie dramaty, zdradę oraz ułomność ludzkiego charakteru. Kurier czy emisariusz przypomina trochę wystrzelonego w przestrzeń astronautę. On jeden tam w górze skupia na sobie powszechną uwagę, zbiera laury i oklaski, podczas gdy na ten wyczyn składa się mrówcza praca i ofiarny wysiłek tych na dole, zapomnianych i niewidocznych anonimów. Każda moja wyprawa, a licząc oba kierunki, tam i z powrotem, było ich w sumie 5. Stanowiła obwód zabiegów, żmudnych wysiłków i pomysłowości bardzo wielu zapomnianych dziś ludzi. I właśnie o takich ludziach będzie ten film. We wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Południową karpacką granicę II Rzeczypospolitej przekroczyła również sprzymierzona z Wehrmachtem Słowacka Armia Polowa Bernolak. Nieprzyjaźń z Polską jest obecnie faktem. Słowacka Armia będzie walczyć wespół z armią niemiecką. Jednostki słowacko-niemieckie napierają w dwóch kierunkach. Cel: Nowy Targ, Krościenko. Zapisano 1 września 1939 roku w wojennym dzienniku dowództwa Słowackiej Armii. Od 1 września roku 1939 jesteśmy w stanie wojny z Republiką Słowacji, z państwem proboszczów. Z chwilą, kiedy rzeczona kampania wrześniowa kończy się, w momencie, kiedy Republika Słowacji staje się sojusznikiem III Rzeszy, niemieckiej III Rzeszy, terytorium to jest wyjątkowo mocno antypolsko nastawione. Już pierwszego dnia wojny Słowacy i Niemcy zajęli znaczną część Podhala. Graniczna walka polsko-słowacka rozgorzała również na Sądecczyźnie, w okolicach Piwnicznej, Tylicza i Krynicy, w rejonie Beskidu Niskiego, na Przełęczy Dukielskiej oraz pod Łupkowem. Propagandowym zwieńczeniem słowackiego udziału w kampanii przeciwko Polsce było zorganizowanie 10 września 1939 roku na Równi Krupowej w Zakopanem zwycięskiej defilady wojsk słowackich
pierwszej dywizji piechoty Janosik. Nadal trwała walka z Niemcami. 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę III Rzeszy Niemieckiej. Jednak sojusznicze państwa wobec Polski nie do końca wywiązały się z zobowiązań, które zostały zawarte jeszcze w sierpniu 1939 roku. Kilka dni później w miejscowości Abbeville została podjęta decyzja o nieudzieleniu pomocy walczącej Polsce. Wojsko polskie pozostało osamotnione. Tymczasem 17 września wschodnią granicę II Rzeczypospolitej przekroczyła Armia Czerwona. Polskie władze przedostały się na terytorium Rumunii, gdzie zostały internowane. Agresja sowiecka na Polskę była wynikiem porozumień z Niemcami, które zostały zawarte 23 sierpnia 1939 roku. Dokument, który został podpisany w Moskwie, szerzej jest znany jako Pakt Ribbentrop-Mołotow. 28 września 1939 roku III Rzesza i Związek Sowiecki zawarły traktat o przyjaźni i granicy, na mocy którego dokonały podziału polskich ziem. Obszar zajęty przez Niemców podzielono na dwie części. Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk, zachodnią część województwa łódzkiego, północne Mazowsze i Suwalszczyznę wcielono do III Rzeszy. Z pozostałych ziem utworzono Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie, na którego czele stanął rezydujący na Wawelu gubernator Hans Frank. Kresy wschodnie II Rzeczypospolitej za linią rzek Pisy, Narwi, Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją sowiecką. Część województwa wileńskiego z Wilnem władze sowieckie przekazały Litwie. Jednak latem 1940 roku ZSRS zajął Litwę. Do rozbioru Polski dołączyła się również Słowacja, która na mocy układu z Niemcami z 21 października 1939 roku otrzymała niewielką część południowego terytorium Polski na Spiszu i Orawie. Czwarty rozbiór Polski nie przerwał ciągłości państwa polskiego. Dzięki zapisom Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku mógł tam powstać legalny polski rząd. Na jego czele stanął generał Władysław Sikorski, natomiast prezydentem został Władysław Raczkiewicz. Jednym z podstawowych zadań formującego się rządu była próba odtworzenia polskiej armii. Ta armia, utworzona we Francji, miała następnie walczyć u boku sojuszniczej Wielkiej Brytanii i Francji przeciwko Niemcom. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku polski rząd przeniósł się do Londynu. I właśnie z Londynu do końca działań II wojny światowej reprezentował interesy polskie na arenie międzynarodowej. Polska nie skapitulowała w 1939 roku. I od razu częściowo odgórnie, częściowo spontanicznie zaczęły tworzyć się organizacje konspiracyjne, które z czasem przybrały formę Polskiego Państwa Podziemnego z jego 3 pionami, czyli politycznym, administracyjnym i wojskowym, a równocześnie na uchodźstwo przeniosły się władze Rzeczpospolitej, początkowo do Francji, potem do Wielkiej Brytanii. Kwestią podstawową była łączność między tymi strukturami, bez której nie byłaby możliwa działalność ani jednej, ani drugiej strony. Przez cały okres trwania II wojny światowej ważnym elementem komunikacji pomiędzy okupowanym krajem a polskimi władzami na uchodźstwie była łączność utrzymywana za pomocą czynnika ludzkiego w postaci podziemnych kurierów oraz działających na najwyższym szczeblu emisariuszy rządowych. Działali na lądzie, morzu oraz w powietrzu. Ta łączność kształtowała się początkowo też spontanicznie, dlatego że każda organizacja wysyłała swoich kurierów czy emisariuszy. Natomiast bardzo szybko przybrała formy zorganizowane. Wiadomo, że to była wojna, więc struktury wojskowe ukształtowały się wcześniej. Wraz z kształtowaniem się struktur kierowniczych Związku Walki Zbrojnej na emigracji, bo to tak przecież było, że to tam powstała pierwsza
Komenda Główna w Paryżu. Od samego początku, kiedy powstała pierwsza ta centralna organizacja, czyli Służba Zwycięstwu Polski, utworzono w niej oczywiście oddział łączności, w tym oddziale powstała komórka łączności z zagranicą, którą od początku kierowała Emilia Malesa, Marcysia, to jest jej najbardziej znany pseudonim, i ona tą komórką kierowała do końca wojny, niezależnie od tego, że potem, prawda, służba zmieniła się w Związek Walki Zbrojnej, a ten później w Armię Krajową. Najbardziej znanym kryptonimem tej komórki to była załoga, też te kryptonimy się zmieniały, no jak wszystkich zresztą komórek w czasie wojny. Zadaniem Emilii Malesy, często nazywanej panią na zagrodzie, było skompletowanie i wyszkolenie kurierów, wyznaczanie tras i kontaktów pośrednich, wysyłanie konspiracyjnej poczty oraz zapewnienie bezpieczeństwa przerzutów. W skład załogi wchodziły głównie kobiety. Wraz z powstającymi komórkami łączności w okupowanym kraju również przystąpiono do organizacji podobnych komórek poza jego granicami. Stworzono bazy łącznikowe w krajach ościennych początkowo. Najważniejsze z nich znajdowały się w Budapeszcie od grudnia 1939 roku, baza Romek, i w Bukareszcie w Rumunii, baza Bolek. Potem ta pierwsza właśnie stała się tą najważniejszą, ale tworzono też struktury w innych krajach Europy, czy nawet poza Europą. One miały taki charakter pomocniczy. Budowano szlaki nie tylko na południe przez Węgry, ale budowano również szlaki na kierunku zachodnim, i to przede wszystkim, no oczywiście przez terytorium Rzeszy do Francji, ale można powiedzieć pomocniczy kierunek to był przez Austrię do Szwajcarii na przykład, i te szlaki potem biegły albo na wybrzeże atlantyckie Francji, albo biegły nawet do Gibraltaru i stamtąd z neutralnej Hiszpanii, czy z Portugalii, czy właśnie z brytyjskiego Gibraltaru polscy kurierzy bądź sama poczta były podejmowane i przewożone do Anglii. Budowano też szlaki na północ, do Szwecji, drogą morską bądź przez Danię, z tym, że te szlaki były no, stosunkowo mało używane, trudne. Od wiosny 1940 roku zaczęto tworzyć struktury łączności cywilnej na potrzeby delegatury rządu i przedstawicielstwa politycznego w kraju. I to znowu na tym najbardziej nas interesującym odcinku najważniejsza była placówka W od Węgier w Budapeszcie. Placówki te cywilne miały charakter polityczny, to znaczy ich członkami byli przedstawiciele tych partii politycznych, które stanowiły podstawę władz na emigracji, tych czterech najważniejszych. Podlegała ona Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, bo tą łącznością cywilną kierowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Londynie. Szefem placówki W, kierownikiem, był Edmund Fietowicz. Miał też wiele pseudonimów, jego najważniejszy pseudonim to Kordian. Kierownikiem technicznym placówki w pierwszym okresie był Paweł Janczukowicz, Zaleski. Jego prawą ręką był Wacław Felczak, Lech. Wacław Felczak był zastępcą szefa placówki W w Budapeszcie. Sprawował pieczę nad łącznością kurierską z krajem, ale również odprawiał kurierów i organizował i nadzorował ich pracę. Sam wielokrotnie ruszał w misje kurierskie, przechodząc głównie przez Tatry. Kurier i emisariusz rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Więzień komunistyczny, wreszcie profesor historii na Uniwersytecie Jagiellońskim po zakończeniu II wojny światowej. Postać fascynująca. Te trasy łącznościowe tworzyły się też, tak można powiedzieć, oddolnie przede wszystkim, dlatego że cały ten ruch na granicach to był przede wszystkim początkowo ruch tych ludzi, którzy albo próbowali się przedostać do odtwarzanej Armii Polskiej na zachodzie, albo był to ruch tych ludzi, którzy uciekali, bo byli zagrożeni przez okupantów, czy pod okupacją sowiecką, czy niemiecką.
Potem jeszcze do tego doszli Żydzi, którzy byli prześladowani i uciekali przed śmiercią. Przede wszystkim na Węgry to było parę tysięcy ludzi w czasie okupacji. Ale tych ludzi ktoś musiał przeprowadzić, bo ci, którzy szli na własną rękę, no najczęściej niestety źle kończyli, bo albo wpadali w ręce okupantów, albo po prostu przyroda, okrutna przyroda na tych górskich szlakach nie pozwalała im przejść, szczególnie tej pierwszej zimy okupacyjnej. Bardzo dużo ludzi zginęło, na przykład próbując przejść przez Tatry. Jak to się zaczęło? Nie przyszła do nas organizacja, do nas przyszli ludzie. Ludzie, których krzywdziła wojna. Ludzie, których ścigała kultura katowska i upiory, i zbiry, i krwiożercze bestie. Ludzie, którzy szli do wojska. Tak o spontanicznych okolicznościach początków działalności konspiracyjnej sądeckiej siatki przerzutowej pisał Jan Freisler, jeden z najsłynniejszych kurierów, rodem z Nowego Sącza. W podobny sposób zapamiętał wydarzenia tamtych dni Zbigniew Ryś, pseudonim Zbyszek, postać doskonale znana na karpackich kurierskich szlakach. Nasza praca miała charakter spontanicznej prowizorki. Kierował nami patriotyzm i chęć przeciwstawienia się okupantowi. Jedną z najbezpieczniejszych dróg mogących wyprowadzić uchodźców z okupowanego kraju był górzysty i trudno dostępny karpacki południowy pas graniczny. Bezpieczne pokonanie Karpat dawało możliwość przejścia przez terytorium Słowacji do upragnionych Węgier. Tam do lata 1941 roku wciąż legalnie i oficjalnie funkcjonowały polskie placówki dyplomatyczne. Dla chcących przedostać się przez granicę, na wagę złota okazały się posiadane przedwojenne kontakty. Szczególnie w tych miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak Krynica, Szczawnica czy Zakopane. W tym czasie do wielu domów w nadgranicznych miejscowościach zapukał nie jeden nieznany przybysz wraz ze swoimi kompanami. Ich cel był jeden – przedostać się przez zieloną granicę na Węgry. Kiedy dobrze trafili, byli odsyłani do ludzi, którzy najlepiej znali się na tym fachu, a byli nimi pospolici przemytnicy. Jeszcze przed wojną wielu mieszkańców przygranicznych wsi i miasteczek trudniło się przemytniczym procederem, zarabiając w ten sposób na życie. Ich doświadczenie w bezszelestnym i przede wszystkim w skutecznym przekraczaniu granicy w chwili rozpoczęcia akcji przerzutów okazało się bezcenne. Doskonale znający przygraniczne warunki, teren i najlepsze miejsca do jej bezpiecznego przekroczenia rozpoczęli działalność na przerzutowych szlakach. Więc Polacy rzeczywiście na wszelkie sposoby starali się te szlaki łączności tworzyć, ale najważniejszy i dla szlaku wojskowego i cywilnego był zawsze Budapeszt, był ten kierunek węgierski przez Karpaty. Czy to właśnie drogą przez Tatry, czy przez Orawę, Spisz, czy dalej jeszcze na wschód właśnie przez Sądecczyznę. Pierwsi organizatorzy siatek kuriersko-przerzutowych podzielili trasy kuriersko-łącznościowe na trzy punkty. Idąc od zachodu, pierwszy z nich mieścił się w Nowym Targu, następnie w Nowym Sączu, a trzecim punktem był Baligród w kierunku na Bieszczady i Beskid Niski. Następnie w lipcu 1940 roku odcinek południe został podzielony na cztery pododcinki. I tutaj znów od zachodu Nowy Targ nosił kryptonim Teresa, Nowy Sącz Sabina, Jasło Kazimiera i Sanok Bronisława. W wyniku dublowania się szlaków kurierskiej łączności wojskowej i cywilnej w kierunku węgierskim jesienią 1940 roku te szlaki biegnące z Nowego Sącza przez Sądecczyznę i Beskid Sądecki zostały przekazane w wyłączne użytkowanie węgierskiej cywilnej placówki W. Okalający Nowy Sącz, Piwniczną, Rytro, malownicze szczyty Beskidu Sądeckiego, bliskość granicy ze Słowacją oraz sytuacja polityczna w środkowej części Europy miały decydujące znaczenie dla roli konspiracyjnej Sądecczyzny i jej okolic. Jeden z głównych szlaków kurierskiej łączności wiódł przez Nowy Sącz, Rytro, Kordowiec,
Niemcową, Obidzę i Eliaszówkę. To właśnie gdzieś tutaj kurierzy przekraczali zieloną granicę Generalnego Gubernatorstwa z Republiką Słowacką. Ich ostatecznym celem był Budapeszt. Od wiosny 1939 roku mieliśmy na południu zmodyfikowane sąsiedztwo. Po pierwsze nowego sąsiada, czyli Królestwo Węgier. Po drugie starego nowego sąsiada, czyli Republikę Słowacji. Stan z 1 września 1939 roku, stan z dnia, który wywołuje II wojnę światową, pokazał, iż Królestwo Węgier i styk graniczny okazały się w pamiętnym polskim tragicznym wrześniu ziemią wielkiej nadziei, gdyż wycofujące się, rozbite, idące na południe oddziały Wojska Polskiego i ogromna rzesza cywilów właśnie w tym kraju, a nie gdzie indziej w Europie, znaleźli największą gościnę. Tu paradoks. Węgry formalnie były sojusznikiem Niemiec, ale zarówno premier Paltelecki, jak i regent Horthy zdecydowanie sprzyjali Polsce, traktowali ten sojusz z Niemcami jako coś taktycznego, coś, co w ówczesnej sytuacji międzynarodowej najlepiej chroni interesy Węgier. Natomiast w żadnym przypadku Węgry nie miały zamiaru występować przeciwko Polsce. I w ramach puenty. Przyjaźń polsko-węgierska okresu II wojny światowej sprawdziła się ponadczasowo. Nieco inna była sytuacja na Słowacji, gdzie społeczeństwo było też bardzo podzielone, ale gdzie w strukturach państwowych były już bardzo silne wpływy niemieckie, albo w każdym razie silne były te resentymenty antypolskie. Po pierwsze, w ramach rewindykacji granic na Spiszu, Orawie i w Pieninach następuje przywrócenie starej granicy z roku 1938, wówczas nieco zmienionej na polską korzyść. Jeżeli chodzi o wnętrze państwa słowackiego, prości ludzie, do Polaka z sercem na ręku, ale z pewnego rodzaju dystansem. Słowacka policja, słowacka armia, a przede wszystkim Chlinkowska Garda, jako instytucje działające na potrzeby państwa, zdecydowanie antypolskie. Każdy, kto przekraczał te góry, każdy, kto szedł pieszo na południe, jechał samochodem na popularnego stopa, bądź też jechał koleją, musiał liczyć się z tym, że prędzej czy później usłyszy pytanie: a wyście kto? I kiedy rok 1939 uruchomił rzeczoną zieloną granicę, kiedy idąc za tytułem filmu z główną rolą w postaci bohatera, którym był Andrzej Bukowian, pojawiła się trzecia granica, cały ruch kurierski wystawiony został na bardzo, ale to bardzo poważną próbę. Z jednej strony odwaga osobista, z drugiej należało spodziewać się wszystkiego. Wyłapywanie w górach, wyłapywanie wewnątrz kraju, wyłapywanie na samej granicy pomiędzy Królestwem Węgier a Republiką Słowacji, no to był czas brutalnego wojennego standardu. Słowacy wydawali aresztowanych Polaków Niemcom. I stąd bardzo wielu Polaków, tych złapanych, czy to uciekinierów, czy rzeczywiście tych związanych ze służbą łącznościową, trafiło potem poprzez więzienia w Muszynie, w Nowym Sączu, do obozu w Auschwitz. I tam zginęli najczęściej. Chlinkowa Garda, która była rodzajem takiej społecznej, powiedzmy, organizacji, przyczyniała się do tego, że wyłapywano tych kurierów. Zresztą kontrwywiad słowacki działał bardzo też intensywnie i na przykład w marcu 1941 roku była taka bardzo duża wsypa na szlakach łącznościowych przez Słowację, gdzie no, wpadli niemalże wszyscy, którzy w tym czasie przez Słowację szli, obojętnie właśnie czy z północy na południe, czy z południa na północ. Na szlakach łącznościowych obowiązywała swego rodzaju hierarchia, dlatego że to nie był tylko ten człowiek, który chodzi przez granicę,
To była cała grupa ludzi, którzy mu pomagali. I byli oczywiście łącznicy, ci, którzy przenosili jakieś informacje przede wszystkim na krótkich dystansach. Byli przewodnicy, którzy pomagali na trasie, którzy w danym miejscu znali najlepiej teren czy warunki, którzy choćby torowali drogę w kopnym śniegu, bo sam jeden człowiek przez naście godzin nie da rady iść, bo się po prostu zamęczy i to groziło, że poczta nie dojdzie. A poczta była najważniejsza. Życie kuriera i to dla samego tego kuriera, życie było sprawą drugorzędną. Najważniejsze było bezpieczeństwo poczty. Poczta musiała przetrwać, nie mogła wpaść w ręce wroga. Oprócz funkcjonariuszy Klinkowej Gardy, północną granicę I Republiki Słowackiej z Generalnym Gubernatorstwem strzegły formacje Słowackiej Straży Celnej. Kurierzy nazywali ich finansami. Natomiast inną formacją, która miała za zadanie domykać szczelność tej granicy, aby nikt przez nią się nie mógł przedrzeć, to byli słowaccy żandarmi, czyli tak zwani czetnicy. Mówiąc o szlakach kurierskiej łączności przecinających Karpaty, musimy pamiętać o tym, że to pogranicze polsko-słowackie było zamieszkane przez bardzo wiele kultur i narodowości. Był to istny konglomerat narodowościowy, ponieważ po obydwu stronach granicy, obok Polaków i Słowaków, mieszkali zarówno Romowie, Żydzi, potomkowie kolonistów niemieckich, no i przede wszystkim Rusini. I to właśnie Rusini, a w zasadzie ich zróżnicowane poczucie narodowe, sprawiało wiele kłopotów dla organizatorów szlaków kurierskich. Dlaczego? Dlatego, ponieważ szerzący się nacjonalizm ukraiński zbierał swoje żniwa poprzez współpracę ukraińsko-niemiecką. Bardzo wielu kurierów, przewodników, jak również ludzi chcących po prostu przedostać się przez granicę z okupowanej Polski, było wyłapywanych przez ukraińską pomocniczą policję, jak również przez zukrainizowanych Łemków. Tutaj, na Sądecczyźnie, Łemkowie nie dali się przekonać ukraińskim nacjonalistom. Bardzo wielu Łemków z Sądecczyzny współpracowało z polskim podziemiem, nierzadko udzielając pomocy kurierom, jak również tym, którzy po prostu chcieli wydostać się z okupowanego kraju. Jednak kiedy spojrzymy na Beskid Niski, spojrzymy na Bieszczady okresu okupacji, to tam zauważymy, że nacjonalizm ukraiński był bardzo duży, że Rusini dali się przekonać ukraińskim nacjonalistom. Z tego też powodu serce kurierskiej łączności biło tutaj na Sądecczyźnie, w Beskidzie Niskim i na Podhalu. Byli wreszcie kurierzy, którzy szli z pocztą na całej trasie, bądź właśnie na jej odcinkach przy trasach sztafetowych, i byli emisariusze. Emisariusze to była ta najwyższa, można powiedzieć, kategoria. To byli ludzie, którzy czasem przenosili pocztę, ale przede wszystkim w głowie nieśli wiadomości, mieli za zadanie rozmawiać, zebrać wiadomości, nagrać płytę, jak to kiedyś Tadeusz Kciuk-Celt określił, i potem tą płytę odegrać u odbiorcy. Ma pan być jak gąbka, która naprzód w kraju wchłonie jak najwięcej wiadomości, faktów i pozwoli je wycisnąć z siebie w Londynie, aby powtórzyć ten sam zabieg przed powrotem do kraju. Tymi słowami zwrócił się latem 1943 roku generał Tadeusz Pełczyński, zastępca dowódcy Armii Krajowej, do Jana Zdzisława Jeziorańskiego, dosadnie wyjaśniając charakter jego przyszłej misji w roli emisariusza. Znanymi emisariuszami polskiego rządu na uchodźstwie byli m.in. Jan Karski, Kozielewski, aresztowany na Słowacji latem 1941 roku. Zdołał ujść z rąk Niemców dzięki brawurowo przygotowanej akcji przez Zbigniewa Rysia, odbicia rannego emisariusza z szpitala w Nowym Sączu. Elżbieta Zawadzka, ZO, jedyna kobieta w gronie 316 cichociemnych, Jerzy Lerski, Jur, Kazimierz Leski, Bradl, czy Tadeusz Chciuk, Marek Celt. Kurierem i przewodnikiem nie mógł być każdy. Przede wszystkim decydowało tutaj doskonałe przygotowanie fizyczne i ogromna odporność psychiczna. Dlatego też pierwsi
organizatorzy kurierskich siatek zwrócili się w pierwszej kolejności do przedwojennych sportowców. I właśnie ci sportowcy byli głównym trzonem kurierskiej łączności przez Karpaty. Bo któż inny do tej roboty mógł się nadawać, jak nie młodzi, silni sportowcy. Dodatkowo przyciągnięci miłością do ojczyzny byli gotowi, aby jej służyć. Pamiętajmy, że te przejścia kurierskie to nie była zwykła wycieczka turystyczna. Pamiętajmy, że nierzadko były to ciężkie przejścia przez kilkumetrowe zaspy, przejścia przez wrogi teren, przejścia, które były tak naprawdę walką na granicy życia i śmierci. W skład siatki kurierskiej z Nowego Sącza weszli między innymi Jan Freisler, Sądecki, Kostek Gucwa, Góral, Leopold Kwiatkowski, Poldek, Rudolf Lenz, Rudek, Zbigniew Lose, Roman Stramka, Roman, Jan Szyszka, Zbigniew Ryś, Fantom, Franciszek Krzyżak, Franek, Tadeusz Sokołowski, Ogór. Chłopcy z nowosądeckiej siatki kurielsko-przerzutowej nie byli sobie obcy. Doskonale znali się jeszcze z czasów przedwojennych. Wychowywali się przecież wspólnie na Gorzkowie. Jest to jedna z dzielnic Nowego Sącza. Inną rzeczą, która łączyła ich przyjaźń, to był sport. Trenowali go w klubie sportowym kolejowego przysposobienia wojskowego Sandecja w Nowym Sączu. W latach międzywojennych w klubie działała sekcja narciarska. Jej trenerem, opiekunem i wychowawcą młodzieży był Leopold Kwiatkowski. To on właśnie wciągnął do konspiracyjnej roboty chłopaków ze swojej sekcji. Znał ich doskonale, wiedział, jakie mają charaktery. A właśnie sportowcy ten charakter mieli. Innymi kurierami działającymi na Sądecczyźnie byli to kurierzy z piwnicznej, tacy jak Paweł Liber, pseudonim Sprytny, Franciszek Musia, pseudonim Myszka, czy Michał Łomnicki. Również znanym kurierem na trasach kurierskich był Jan Łożański, pseudonim Orzeł. On pokonywał kurierską trasę w Beskidzie Niskim o kryptonimie Jaga. Emisariusz Tadeusz Chciuk został zrzucony do okupowanej Polski w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 roku w ramach operacji Jacket. Był to pierwszy zrzut cichociemnych do okupowanej Polski. Jego droga powrotna do Londynu wiodła przez Kraków, Tarnów, Nowy Sącz i Beskid Sądecki. Przewodnikami do Budapesztu stali się kurierzy z Nowego Sącza: Freisler, Stramka, Kwiatkowski i Krzyżak. W napisanym przez siebie raporcie z powrotu do Londynu tak opisywał swoje przejście przez zieloną granicę. Zeszliśmy w dół i znowu w górę i znowu w dół. Tu na drodze mijamy pas placówek Grenschutztu. Doszliśmy cichutko do drogi. Ukryci w krzakach słuchamy. Jakieś krzyki, kroki i tupot nóg. Drogą przebiega 7 niemieckich strażników. Buty migają o kilka kroków od mej głowy. Coś z ożywieniem do siebie mówią. Krzyczą raczej. Obława na kogoś. Czekamy długo, aż uciszyło się zupełnie. Przechodzimy ostrożnie przez drogę i znikamy w gęstym lesie. Ciągle w górę. Po drodze kilka polan huczących wiatraczkami, odstraszającymi dziki tegoroczną plagę zasiewów. Na samej górze zatrzymujemy się na skraju lasu. Deszcz zaczyna padać, szeleści w liściach. Jestem okropnie zmęczony i strasznie mi ślisko w niepodkutych półbutach. Od potu wszystko się na mnie lepi. Odpoczywamy chwilkę, obserwując pole przed nami. Tam, 200 metrów dalej i trochę wyżej, jest granica. Natomiast kurierzy i emisariusze idący w kierunku węgierskim zazwyczaj swoją misję rozpoczynali w Warszawie. Stamtąd koleją przedostawali się do miejscowości, które znajdowały się nad samą granicą.
byli zaopatrzeni w doskonale podrobione dokumenty, więc mogli bez problemu poruszać się koleją do przygranicznych miejscowości na pograniczu karpackim. Kiedy już dotarli na przykład do Nowego Sącza, do Sanoka, do Baligrodu czy na Podhale, tam udawali się na wskazane adresy. Były to domy zakonspirowane, w których otrzymywali odpowiednią pomoc w przekroczeniu granicy. I te miejsca nazywane były melinami. Na południowej granicy takich domów było bardzo wiele. Dom Freislerów był takim domem, który znany był w całej Polsce, że można do niego przyjść i tam się dostanie pomoc, opiekę, prawda, wikt i opierunek w razie czego i jeszcze podprowadzenie pod granicę albo wskazanie ludzi dalszych. Zakonspirowane meliny znajdowały się również po słowackiej stronie granicy. W odróżnieniu od słowackiego aparatu państwowego bardzo wielu zwykłych Słowaków pomagało kurierom w ich misjach. Jedna z takich melin znajdowała się m.in. w Kierzmarku u taksówkarza Ottona Ludwiga. Korzystali z niej głównie kurierzy budapeszteńskiej placówki W i oprócz bezpiecznego zakwaterowania Otto przewoził kurierów pod samą granicę słowacko-węgierską. Po jej przekroczeniu kurierzy zazwyczaj docierali do bazy w Budapeszcie za pomocą kolei. Kurier swoją misję rozpoczynał w Warszawie i kończył w Budapeszcie. Stworzono jednak inny system łączności kurierskiej, który nazwano w późniejszym czasie sztafetą. Polegała ona na podzieleniu trasy kurierskiej na kilka etapów. Jeden kurier pokonywał wyłącznie swój odcinek i przekazywał pocztę innemu. Sama poczta była ukrywana na różne sposoby, na przykład w wydrążonych skrytkach w kluczach, szczotkach, zaszyta w marynarce. Z czasem zaczęto ją mikrofilmować i ukrywać w przedmiotach codziennego użytku. Nad rzeką przeistaczałem się z zabłoconego trampa w eleganckiego pana. Brudne buty i spodnie chowałem do dużej teczki wraz z pistoletami, a nowe buty i świeżo uprasowane spodnie szybko uzupełniały moją nową garderobę. Na jezdni wychodziłem z lasu jako elegancki młodzian z teczką w ręku, nie budząc najmniejszych podejrzeń. Na dworcu kolejowym kupowałem bilet do Budapesztu, w kiosku gazetę węgierską i tak zaopatrzony, pozornie zaczytany, jechałem do miejsca mego przeznaczenia. Niestety nie wszystkie przejścia kurierskie kończyły się sukcesem. Niestety bardzo wielu łączników, przewodników, kurierów oddało swoje życie na kurierskich szlakach. Jednym z nich był Klemens Konstanty Gucwa, pseudonim Góral. Przez swoich przyjaciół nazywany Kostek, po prostu Kostek. W marcu 1941 roku został postrzelony na granicy słowacko-węgierskiej przez słowackich czetników. Zmarł w szpitalu w Koszycach i tam też został pochowany na cmentarzu pod pseudonimem Adam Oprychał. Na wieść o wpadce Górala niezwłocznie przybył do Koszyc Jan Freisler. Swoje ostatnie chwile z przyjacielem odnotował w swoim raporcie, złożonym w Paryżu w 1945 roku. Przyjeżdżam do szpitala. Mówię, że jestem przyjacielem rannego. Lekarz dyżurny wziął mnie pod rękę, opowiada coś o Bogu i wielkich Polakach i wyprowadza do pokoiku, w którym śpi Kostek. Patrzę długo. Lekarz odkrywa prześcieradło i zdaję sobie sprawę, że Góral jest już za wieczną granicą. Wiosna 1944 roku. Niemcy wkraczają na Węgry. Likwidują wszystkie polskie cywilne i wojskowe punkty łączności. Wszyscy ci, którzy nie zdążyli uciec z Budapesztu, zostają aresztowani i osadzeni w więzieniu. Łączność pomiędzy Budapesztem a okupowaną Warszawą zostaje zerwana. Niektórym kurierom udaje się wrócić do okupowanego kraju. Jest to czas, kiedy na Podhalu i Sądecczyźnie powstają oddziały partyzanckie 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Wacław Felczak, Jan Freisler, Leopold Kwiatkowski wstępują w ich szeregi. Romek Stramka i Józef Lenz
zostają aresztowani na Węgrzech. Romkowi udaje się zbiec, a Rudek zostaje osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Przeżyli wojnę. Wielu kurierów podejmuje dalszą walkę o niepodległość z przeniesionymi na sowieckich bagnetach komunistycznymi władzami. Taka nagroda czekała tych, którzy do końca walczyli o niepodległą Polskę. Ale to już materiał na inny film. Thank you.